Chrześcijaninem. Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka zrobić chrześcijanina. Chrześcijaninem można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z ducha. Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa. Nawet najpobożniejsi, prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset, mówi o tym. Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego, mówi o tym Psalm 49, werset 7. Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset, mówią o tym wyraźnie. I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset, Tytusa, 1 rozdział, 2 werset, Hebrajczyków, 6 rozdział, 16 werset. Pan Jezus nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowo Jego nie przeminie na wieki. Tak mówi Mateusza 24:35. Musimy pamiętać także o tym, że Zbawiciel nasz przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych. Mateusza 9 rozdział, 13 werset. Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy. Do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu, tak mówi 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset. Ale w jaki sposób się do Niego udać? Przecież On po ziemi nie chodzi w ciele, ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można, zapyta może ktoś naiwnie. Tak, On, Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz, teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On pozostawił nam swoje słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób, jak On dziś przed blisko 2000 lat. I oto, co ono mówi, musicie się na nowo narodzić. Tak mówi Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 7 werset. To są słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dzisiaj. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12-13 werset. A teraz ty, co słyszysz te słowa, możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął, że narodziłeś się z ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie i wobec Boga. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś twojej sprawy zbawienia. Jesteś jeszcze martwym w grzechach, jak mówi nam list do Efezjan, 2 rozdział, 1 werset. Jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy, a więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? Zupełnie prosto. Jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny. Nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w duchu i w duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem, bo tak mówi 2 Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 werset. Celnik w Łukasza, 18 rozdział, 13 werset, nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga, ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Do Boga trzeba iść ze szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, a może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy otrzymanie odpowiedzi na pytanie, jak możesz być pewnym, że zostałeś zbawiony? A na to przeczytaj sobie w Słowie Bożym słowa samego Chrystusa Pana. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana 6, rozdział 37, werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3,16. Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1 rozdział 12-13 werset, Rzymian 10 rozdział 9-10 werset. A wiedz, że mówi ci to ten, który nie kłamie, ale mówi prawdę i dlatego wierz jemu. Kto w niego wierzy, ten jest jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8 rozdział 36 do 38 wersetu oraz 16 rozdział 30 do 33 wersetu. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć, jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem. Niech Bóg Ci błogosławi.